W Katowicach rozpoczął się Kongres Wyzwań Zdrowotnych. Przez dwa dni o najważniejszych problemach ochrony zdrowia, polityce zdrowotnej, lekowej, przemyśle farmaceutycznym i nowoczesnych terapiach rozmawiać będą najważniejsi ludzie w tej branży. To jedna z największych w Polsce debat poświęconych ochronie zdrowia. Fatima Orlińska. Wielka debata na temat tego, co w służbie zdrowia aktualnie jest najważniejsze, jak każdego roku przyciągnęła setki uczestników i prelegentów. Łącznie to ponad 50 sesji tematycznych, w których udział zadeklarowali wybitni specjaliści ze środowiska medycznego. Jednym z głównych wyzwań, jakie z perspektywy województwa śląskiego stoją przed służbą zdrowia, jest przywrócenie stabilizacji, również finansowej, szpitali powiatowych. Zaczyna na pierwsze czoło wysuwać się problem kadrowy, lekarski, pielęgniarski. Z ostatnich danych, na przykład jeżeli chodzi o pielęgniarki, mówimy tutaj nie o wieku pielęgniarek, tylko o ich zaawansowaniu w pracy. No, na 10 zadeklarowanych, które no, chciałyby przejść już na emeryturę, to przychodzi tylko jedna. No i nierozwiązywalny problem ustawy o wynagrodzeniach, który wzbudza wiele emocji wśród personelu. Co jednoznacznie przekłada się na funkcjonowanie szpitali powiatowych, a dalej dobro pacjenta. Nie ma miesiąca, w którym nie byłoby informacji o kolejnym zawieszonym oddziale w województwie śląskim czy wstrzymanych i ograniczanych przyjęciach do szpitali. Dotyczy to nie tylko Śląska, a do trudnej sytuacji odniosła się obecna podczas kongresu nowa minister zdrowia Izabela Leszczyna. Porodówki są dla mnie bardzo ważne, czyli tam, gdzie mamy więcej niż 40 km do porodówki, to myślimy o ryczałcie. Te szpitale powiatowe czasami jak po równi pochyłej staczają się ze względu na to, że zadłużone są w parabankach. Będę chciała rozmawiać o restrukturyzacji tego długu, ale chcę jednoznacznie powiedzieć, nie będzie umorzenia długu w szpitali. Jednocześnie minister zdrowia zadeklarowała, że szpitale powiatowe nie będą likwidowane, ponieważ są potrzebne, jednak powinny ze sobą współpracować. Śląskie szpitale mogą liczyć na realne wsparcie, co zadeklarował prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, bo wyzwania w służbie zdrowia na najbliższe lata to także zadania właśnie dla NFZ. To są przede wszystkim nadwykonania za rok poprzedni, również tutaj w województwie śląskim są szpitale, które zrealizowały znacznie więcej świadczeń za znacznie większe kwoty w roku 2023 niż wartość umowy i po decyzji pani minister dziś przekazaliśmy środki do tych województw, żeby mogły za to zapłacić zgodnie z zasadami obowiązującymi w województwie, ale to nie jest jedyna sprawa, to także decyzje dotyczące wzrostu ryczałtu w roku 2024, pewnych pomocowych zagadnień. Podczas drugiego dnia kongresu w piątek będą rozmowy o leczeniu endometriozy, organizacji leczenia kardiologicznego, dostępności do specjalistycznej pomocy onkologicznej czy chorobach rzadkich i zdrowiu psychicznym.